Dzień dobry, witam was w 28 odcinku z Crasha Bandicoot Ensign Trilogy i jesteśmy tak właściwie już na końcu... w ostatnim stage'u, że tak powiem, czy tej bramce. I to zostaje nam 5 tych... 5 poziomów i N-Cortex potem będzie. Ostatnio ten boss był generalnie łatwy. Oprócz tego, że jednak ta walka trochę trwała. Ale pokażę wam, co teraz mamy. Klikamy sobie upragnione E. To jest tak chore, że mamy bazukę. A jak się strzela? Altem. No... Jak sami się spodziewacie... Dodaję mega opcję do outplayowania. To już mi się nie podoba. Nic. Ja się zastanawiałem, czy my strzelamy tymi jabłkami. Aha, dobra. Czaję. Dobra, czyli gra już od nas wymaga, że mamy tego używać. A mi się to niestety nie podoba, bo sterowanie tym jest po prostu zjebane. Wiecie, to i tak na WSAD robimy wszystko, nie? Właśnie ja nie kojarzę, żeby to był jakiś taki istotny element w tej grze. Używanie tego Rocket Launchera. Dobra, jakoś się nauczymy. Oni byli w dwójce też. Teraz serki. Okej, tu bym mógł tam wrócić po te skrzynki, ale nie robimy tego. Ej, naprawdę tam mam skoczyć? Nie, my tego nie będziemy robić, ale to jakieś DLC, znaczy DLC, jakieś dodatkowe tam rzeczy, nie? Bez przesady. Mało już tej gry zostało. A nie spodziewałem się, że jedną bramkę będę robił na jeden odcinek, no ale tak generalnie wychodziło. O, patrzcie, już dżem mamy? Przez całą grę nagromadziłem tylko 30 żyć. I tak nie umierając za często. Tutaj wydaje mi się... Aha. Że właśnie tego zniszczyć nie mogę. Okej. 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 19 lat temu to właśnie to jeszcze. Ciekawe zrobiłaś? Dziękuję. Za te pieniądze z YouTube'a nawet się tych dorobiłem. Lokajów! Nie! Dobra, udało się. Właśnie gra nie wymaga od nas, żebyśmy tego skyjumpa używali. No ale my grając już w Crasha 1, mając tą wiedzę, świadomość, znając swoje prawa oraz wszystko, potrafimy wyjść praktycznie ze wszystkiego. Dobra. I to by był koniec po tym.
Kurde. No drewniane jest to sterowanie, to jednak ta gra to nie jest RPG. To FPS. Tym bardziej, że musimy stać, nie? Dobra. Ej, długo. 5 minut. 1. Oczywiście ja nie będę tutaj tego mainował i nie będę robił tego na 100%. Bo nie o to chodzi mi. Orange Asphalt. A, czyli znowu te wyścigi. To już też dosyć dobrze nam wychodziło. Kurwa, który to był? Spacja. Spacja i Alt. Tylko już chyba przez ten delay 2 sekund. Może mi nie wyjść. Dobra, zobaczymy. To najgorsze, że musimy być pierwsi i tak. Ta rampa nic by mi nie dała totalnie. Muszę być na tej ziemi. Podać ci telefon? Dobra. Jeju! Masz. Masz, Tomek, sobie weź i sieć. Zabawianie ludzi innych. Teraz muszę wyjść, żeby jeszcze raz wejść. Dobra, spacja to jest gaz, tak? Ej, to jakoś przy tym starcie on szybciej wystartował. Dobra, jesteśmy szóstki. Tylko jak tamten wcześniej wyścig był tak długi, to aż boję się pomyśleć, co tutaj może się okazać. A tutaj no niestety nie mogę jak w normalnym poziomie sobie cofnąć nic. Znaczy, no mogę, ale... No gówno, nic nie mogę tu zrobić. Muszę być po prostu pierwszy i ewentualnie dymam cały wyścig. Aż... Wow. A to trochę przypomina te... Kurde. Jak na tym tygrysku musieliśmy jechać i uciekać przez ten wielki mur chiński, ale no tutaj jednak jest to wszystko po coś. Te przyspieszacze są w tak niefortunnych miejscach. Ej, patrzcie, mamy to. Dobra, mamy to chyba. Patrzcie, na koniec gra jednak daje nam tego boosta, byśmy przypadkiem to zrobili. A i tu były skrzynki? Dobra, mamy to. Hit. Tylko wcześniej tego dżema dostawaliśmy chyba za pozycję, a tutaj dostaliśmy jakby na koniec samego wyścigu, jakby kończenie wyścigu? No trudno, i tak wyszło. Lemming Passion. Czyli znowu wracamy do tych arabskich. Mając full umiejętności, bo na końcu to raczej dostanę Speedy Shoes z tego, z Cortexa, tak jak w dwójce. Tak jak teraz już mówiłem.
Brak koktajle rzucają. Dobra. Tutaj właśnie warto pamiętać, że możemy cały czas zrobić tak. Ale po co nam to? Dobra, na spokojnie. Spokojnie, bo... Przejść i zapomnieć. Nie, na pewno, naprawdę z tymi platformami to jednak wyczekujmy ich, bo szkoda po prostu robić to wszystko dwa razy. Tym bardziej, że tu miałem checkpointa od razu. To tornado jest bezużyteczne, uważam. Na upartego to dałbym chyba radę. Dwa na pewno bym dał radę tym skyjumpem toczyć. O, myślałem, że muszę obniżyć poziom. Tak szybko jump? Dobra, dobra. Łatwo to. Patrzcie, możemy też tak zrobić. No nie. Chciałem po prostu, żeby same skrzynki nawet eksplodowały, żeby te Tio padło. To zawsze będzie mi się liczyć do tego pułapu wszystkich skrzynek. To zmienia mi nic, bo nie robimy tu grę na 100%. Dobra, czy na górze jest? Nie ma. Też jest. Dziwi mnie obecność takiego poziomu w tym ostatnim stage'u. Wiecie? A, bo on lewitować wtedy potrafi. Czyli ja tyle... Ale to jest... Aha, że obrażenia w sumie tylko zadaje. Aha, czyli jakby możemy wykontrować atak? Coś takiego? Wtedy wyjdzie na nasza. Coś takiego. Ale poza tym też nie skaczemy tak wysoko, a możemy dalej chyba skoczyć. Dobra, po co ja robię ten bonus level, nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że już na końcu gry te bonusowe levele wypadają też beznadziejnie o tyle, że co, ja zdobędę 40 jabłek za to? Zasady. Jak mogę to użyć, to to użyjmy. Tak, miałem czekać. Okej, to byłoby na tyle. Czyli średnio mi wychodzi 5 minut na jeden poziomów. Czyli ta tendencja, że, w jednym odcinku udawało mi się przechodzić jedną bramkę, jakby tak wychodziło w czwórce, to jednak... W czwórce. A właśnie, w czwórkę mogę sobie zagrać jeszcze. Z tego co słyszałem, to że ona z tej całej trylogii wcześniejszej jest, jest trudniejsza od nich. Dangerous enemy than anyone can imagine. Co się cieszysz? A, tu mamy na... Ej, to tu łatwe będzie tym bombowcem. Ale w jedynce i dwójce jednak takich... Aha.
jednak takich poziomów brakowało. Tutaj jednak tej innowacji jest więcej. To jest oczywiście łatwiejsze, ale ciekawsze. Ile ciekawsze. Red Baron. Się opłaca ich za... Jeju. Bo ja mogę ich załatwić, nie? Wydaje mi się, że się to opłaca. Jeszcze 4% mam tylko. Ale nie wiem, czy oni będą przebywać non-stop. Dobrze idzie. Chyba. Dobra, szukajmy jakieś apteczki. To nie wyrobimy. Naprawdę nie wyrobimy. A te skrzynki to są po prostu... To nie są apteczki. Apteczkę to możemy zaraz znaleźć co najwyżej. Tu. Palę się. On daleko jest. Ostatni. Aha, czyli tu generalnie chodziło, że jeden samolot to jest lewy, prawy silnik i tyle. A bo jak oni lecili przed nami, to wystarczyło strzelić w tył i to też. Dobra, mechanika nie jest zbyt skomplikowana w tych platformówkach i w łatwy sposób można odgadnąć, jak to wszystko się odbywa. Tak. To był czwarty. Tak, to był czwarty. Dobra, ostatni. I to też pewnie będzie w jakiejś tej fabryce i tak dalej. Będą jakieś super robociki, nie? Nie, Egipt. A mi się wydawało, że właśnie jakiś był w nocy. Nie było nic w nocy. Chyba tylko jeden był w nocy. To trzeba było szukać tego świetlika, ale to było w poprzednim gejcie. Dobra, czy tutaj da się im coś zrobić? Generalnie tak. Pana upartego to mógłbym też zestrzelić. Dobra. Ej, właśnie, dobrze pamiętałem. Tu może nie do końca to jest w nocy, ale w ciemnościach. Więc w naszym interesie jest to, żebyśmy zasuwali szybciutko, bo inaczej nie będziemy widzieć totalnie nic. Nam to się po prostu opłaca. Naprawdę, speedrunujmy to wręcz. Patrzcie, mamy full.
Ej, fajnie, gra nie dawała nigdy czegoś takiego. Ja tego poziomu... nie kojarzyłem właśnie, że to był Egipt. Fajne. Czy chcę bonus? Nie chcę bonusu. Jest gem. Dobra. Bazooka się tutaj nie przydaje, no bo ona też by stosownie opóźniała to wszystko. Dobra, wysadzamy. 83. Mamy! Dobra, także w następnym odcinku ogarniamy tylko Cortexa i jeszcze powiem parę słów na koniec i jakby nie patrzeć, to by było tyle. Nie spodziewałem się, że zajmie mi to tylko 21 minut. Dobra, także dzięki wam za oglądanie, piszcie komentarze i tak dalej. Nara. Gdzie tu się klika?